Objawienia woli Bożej Elżbieta Gaz. Małe przyczyny, duże skutki. Małe przyczyny, duże skutki. To dla Was informacja o prawie Pana Stworzyciela obowiązującym na ziemi. Każda myśl, każda podjęta decyzja i każdy czyn jest przyczyną, a z tego powstają skutki. Wszystko zależy od Was. Czy wy myślicie, mówicie i czynicie czysto? Wszystko działa tu w gęstej materii na prawie skutku zwrotnego. Prawa Pana Stworzyciela cechuje doskonałość, precyzja i stałość. Dlatego każdy dostanie to, co sobie przyciągnie w skutku zwrotnym. W prawach wszystko jest wyrównane. Dla pojedynczego ducha, dla rodziny ziemskiej, dla miejscowości, narodu, kontynentu i dla całej ludzkości na ziemi. Prawa dotyczą każdego ducha będącego na ziemi bez wyjątku, bez możliwości, aby na ziemi miał ktoś taką władzę, aby innym cokolwiek odpuszczać, aby komukolwiek odpuścić jego mało właściwe czyny. Aby kogokolwiek mianować w rozwoju duchowym, brak takiej możliwości. Wyłącznie podczas rozwoju duchowego, gdy duch wchodzi na wyższe poziomy duchowe, otrzymuje osobiście informacje o swoim rozwoju i wszystkie jego mianowania. Im wyżej jesteście w rozwoju duchowym, tym bardziej działa w Was najmniejsza wasza słabość. To są małe przyczyny, ale skutki są bardzo duże. Im bardziej jesteście świadomi praw Bożych, tym bardziej musicie się pilnować, aby poprzez rozum bez wpuszczania było ciemności. Choćby najmniejszy kanał, jest w stanie po nim wejść demon i was całkowicie obezwładnić i opętać. Demon to forma myślowa zmaterializowana na poziomie materii, tuż obok was. Wszystko, co czynicie, dobrze czy źle, to do was wraca energia, dobra lub zła. Jeżeli wy bez życia na ziemi w prawach Pana Stworzyciela, to też żyjecie bez zgody z prawami ziemskimi. Tu, w gęstej materii, to pokazujecie. Intuicja wam wszystko podpowiada, jak macie czynić, aby wszystko było zgodnie z prawami Pana Stworzyciela. Lecz w wasz rozum wkradł się chochlik i wam podpowiada. Ale te podpowiedzi sprowadzają was w przepaść. Jak ktoś jest w przepaści, a wy chcecie jemu pomóc wyjść, to wy bez możliwości jemu podać rękę, bo on was od razu tam wciągnie. Tam wpadniecie razem z nim, a jak sformujecie linę ze Słowa Bożego, wtedy ten duch ludzki sam o własnych siłach wyjdzie z tej przepaści rozumowej, a wy tam pozostaniecie bez wpadnięcia. Przyspieszenie dziś jest bardzo duże. Wasz czas na zmiany ucieka wam między palcami. Odchodzą ciemni partiami. Bez wyjścia ciemni z ziemi wyjdą, jak zostaną oczyszczeni ze wszystkich ciemnych otoczek. Ciemność jest w całkowitej pułapce, bez możliwości ominięcia leja rozkładu. Przy tak dużym przyspieszeniu skutki zwrotne przejawiają się natychmiast. Jedno słowo wypowiedziane przeciwko drugiemu ludzkiemu duchowi, krytyka lub ocenianie mało zgodne z prawami Pana Stworzyciela, może spowodować bardzo poważne dla was skutki zwrotne. Może was to drogo kosztować. Nawet z utratą gęsto materialnego ciała i powrotem na poziomy właściwe dla nieświadomych zarodków. Małe przyczyny,
duże skutki. Im bliżej wydarzeń na Ziemi, tym bardziej skutki zwrotne się potęgują, tym bardziej się przyspieszają. Zrobicie coś mało właściwego, nawet przeciwko sobie, a kara, jaka was czeka za to, jest ogromna. Litość, jaką okazujecie innym i sobie, również może spowodować skutki zwrotne, bo wyłącznie wam się wydaje, że wy pomagacie innym. Wy im bardzo szkodzicie litością, a za to dostajecie po głowie, abyście pozostali bez szkodzenia innym i sobie. A wy bez potrafienia jesteście odczytać lekcji, jakie w swoim życiu ziemskim macie, bez wyciągania odpowiednich wniosków z tych lekcji. Dlatego ciągle jesteście coraz mocniej przyciskani do ziemi. Baty są coraz mocniejsze i ciągle upadacie. Zamiast odrabiać lekcje z życia, to jesteście złymi uczniami, z wniosków bez korzystania. Więc musicie wrócić na poziom duchowo istotny, choć schodząc na ziemię, duch przysięgał, że będzie służył Panu Stworzycielowi i się uczył oraz rozwijał dane dary przez Pana Stworzyciela. To wszystko zapomnieliście i dlatego w skutku zwrotnym musicie odejść jak najszybciej, by już sobie duchowi pozostać bez szkodzenia.